Ba, ba, bam. Teraz za każdym razem będzie inny dżingiel. Cześć, tu Kaja Klimek, czyli Kajuteks, a to są 3 minuty o. Podobno pokazuje, że 6, ale podzielcie sobie to przez 2, bo mam dwie ręce. Jak zawsze o filmie. Przyzwyczajenie drugą naturą. Jak zawsze o komiksie lub książce, która jest z jakiegoś powodu dla mnie ważna, do której przeczytania i zobaczenia Was zachęcam. Dzisiaj hit na czasie, bo jednak jest październik 2020 roku, więc lektura tak zwana wybuchowa, która może mieć wpływ na zmianę w naszej głowie, może być apelem do bliskich nam osób, może pokazać, że świat, w którym funkcjonujemy dzisiaj, nie tylko w Polsce, ale w ogóle, to jest świat, w którym potrzebna jest zmiana. Zmiana w myśleniu mężczyzn o kobietach niejednokrotnie, ale również kobiet o innych kobietach. Rebeka Solnit, Mężczyźni objaśniają mi świat, w tłumaczeniu Anny Dzierżgowskiej. Wszystko tu widzicie. Charakter, Kraków 2017. Książka absolutnie wspaniała, która mówi rzecz taką w podstawie o tym, że przemoc zaczyna się od prób kontrolowania, a później zgodnie z tym stopniowanym tutaj, stopniowaną listą różnych rzeczy, które prowadzą do, ostatecznie do aktów przemocy, pojawiają się poszczególne jej etapy, coraz szersze, większe i bardziej problematyczne kręgi, które ona zatacza. Wszystko zaczęło się od eseju Rebeki Solnit właśnie pod tytułem Mężczyźni objaśniają mi świat, w którym ona diagnozuje tą męską zasadniczo potrzebę posiadania racji, moja racja jest najmojsza, opowiadania kobietom o tym, jak rzeczywistość społeczna wygląda, jakie jest w niej ich miejsce, nas miejsce, jak ten podział ról genderowy bardzo mocno jeszcze będący dziedzictwem patriarchatu wpływa na obraz świata i jak wpływa też na to, jak mężczyźni uzurpują sobie władzę nad kobiecym życiem, nad kobiecym losem, nad kobiecymi ciałami, wyborami, przyszłością. Tutaj wszystko możemy odmienić przez przypadki. Koniecznie to przeczytajcie, jeśli tego nie czytaliście. Tytułowy esej jest dostępny na stronie Krytyki Politycznej, ja go umieszczę w komentarzu, ale cała ta książka to jest lektura absolutnie zasadniczo konieczna dzisiaj. Cóż, no ja się z tą książką zgadzam bardzo. Bardzo. To jest, domyślacie się, czemu to służy i cóż to jest. Także pozdrawiam wszystkie i wszystkich. Same nie wygramy. I do zobaczenia. Do zobaczenia, wiecie gdzie. I nie poddawajcie się. Miejcie siłę, a książka Rebeki Solnit na pewno Wam jej doda. Także serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Cześć.